Siemano, już w ostatnim odcinku z naszej serii Zbuduj to. Dzisiaj zamiast zbudowania będą pierwsze, będą wszystkie powy. Zaraz pak otwieramy, tutaj sobie ludzie weszli. Ustawimy sobie mniej ludzi, by nie było aż tyle wylenia ludzi było. I później jakby będę opublikuję ten park. I dokładnie, ale przed tym jeszcze, przed całym ludźmi trzeba wpuścić, ile tu może ludzi będzie. Dokładnie tak. Overvive. Okej, okay, wejdzie się zawiodło, ale przed tym jeszcze trzeba stawić. Ludzi pójdę za mechaników. No tak, pierwszy to jak to by wyda. To wita będzie was król. Król będzie witać was. Dwóch królów, wiecie, mi się nie mogę zasypnąć. Dopiero, że zapauzowane. No i co jeszcze tutaj? Staffów jeszcze, co tu jeszcze jest pasujące? Nie wiem, czy coś w ogóle jest pasującego. Ghost, zwykły King, Festival. Tak, pianka jest idealną postacią na to, dokładnie. Nie wiem, coś, a ich może King Kosmos. Dokładnie, przez ten pogląd, dobra. King Coaster tu, dobra. Zapauzujemy. Park otwarty. I jeszcze przed tym. Jeszcze przed tym otwieramy wszystkie atrakcje. I możemy robić pow. Możemy robić pierwszy pow. To ja sobie otworzę i widzimy się, jak przetworzę wszystko. Dobra, nie umiem mieć kamerki, ale dobra, goście wchodzą, a wszystko otworzyłem, więc możemy wejść wraz z ludźmi naszego parka. Żeby coś tam mówił, dobra, coś tam mówił, ale tylko żeby się wciszał przy rollercoasterach, go-kartach, a choć tu biegnie, widać, już chętnie jest. Pierwsi ludzie. Zobaczymy, gdzie pierwsze pójdą, tam gdzie pójdą, tam pójdziemy. Pilne wejście. Mogę sobie jako człowiek grać, ale nie. Nie wolę zajmie tu. No i dałem tutaj gości trochę. Poczekamy, aż ludzie tu wejdą. Ludzie trochę weszli, więc proszę bardzo. Mała mapka. Bo no, to sądzę, że tam pierwszy kogo pójdziemy się na stoł Wixa. Damy się na stoł Wixpot. Projekt z projektu piątego. Chcę mi dodać trochę więcej tych elfów tutaj. O Boże. Nie boję się. Nie tutaj. Nie tutaj. O, idą pierwsze oponenci idą. Do Wingsa. Tu jakaś parka jeszcze. Ja mogę się domyślić, na co najpierw pójdą osoby. Chyba, let's go, pow!
Okej, okay, się dziwię, jak to jest na stronę tych dekoracji. Wchodzę o pęci, już wchodzę, dobra. Idziemy na kolejną mapkę i wam pokażę daną mapkę. No, a akcji nie będę pokazał, bo to nie to jest zbędne. Proszę, ludzie. Oj, to tacy malucy, to jest takie wielkie, że Jezus. No, bo dodałem cztery mapki, właśnie, gdzie tylko druga mapka, potem myślę, że po tej czwartej na. No, jeszcze jest przy strefie Mikołaja, jeszcze jest przy jedzeniu. No, więc idzie na mapkę, patrzymy co by i spokojnie. Jesteśmy dokładnie tu, jesteśmy dokładnie w tym momencie, tu jesteśmy. Tak sądzę, że chyba najbardziej po drodze będzie Candy Rush Hot. Na końcu będzie Snowy i nowa atrakcja, która jest, czyli Yeti Mountain, ale to na końcu. Myślę, że też, że na po drodze jest to. A jeszcze mam Junior Rush, nie. Na początku pójdzie na Junior Rush, bo jest w strefie, zapomniałem wszystkim. Zapomniałem o tym krótsze. Więc udałem się do Junior Rush, potem na Candy Shot Game. Chodzimy. No, a teraz nie chodzi, otworzyłem. W ogóle to tak, otworzyłem. Chodzi. O mój Boże, kulfony! A, to ja w ogóle tego nie otworzyłem, nie? Dobra, to poczekałem, jak ktoś tu wejdzie. Przyjdziemy do tej atrakcji, jak obejrzymy Shot Game'a, bo jest nie wchodzą ludzie. Więc udałem się na Candy Rush Shot Game, potem będzie. Tu potem Fabrykę Mikołaja po drodze jest, potem to co czekam na go karty. Potem pewnie będzie Let Rudolf, Horrible i Farol Gostery. Na końcu będzie to i to. Chyba, no co? Więc idziemy na... See again, dokładnie. Idziemy tutaj dróżką. I mamy wielką mapę parku, a tutaj. O, i wchodzimy na Candy Rush Shot Game. No dużo ludzi to jest, tylko ten gostek. Let's go. Dobra. Okej. Okay. Jedziemy, będziemy strzelać. Dokładnie tak. No, let's go. Cały nasz salanko, czyli mój czwarty projekt. Podejrzę.
Okej. Pierwszy jest John, Renny i May. Ale to miałem wszędzie. Okej, no jest spoko. Renny i May. Ale to miałem wszędzie. Okej, no jest spoko. Oto boko na atrakcji teraz może przechodzić z Jiggera i Sarzalak, ale no ewidentnie ten park jest tak duży, że zrobiłem laguje mi. No ale później na Dinner Rush, tak jak mówiłem, może ktoś tam wejdzie na tą atrakcję, 3000 osób każe jest dużo. Okej, tutaj mamy taki wielki domek. Dokładnie, to będzie Ginger Rush, potem będzie Santa's Ride, potem później nazywamy Santaczek. Tego karty, czek, nie zabiję, zauważyłem, że zabiłem atrakcję karty. No cóż. No i do Kongierasza. No i potem odbijemy tutaj, będziemy się tak, potem na strefę. No i na samym końcu Yeti i Snowlings. Znaczy nie Snowlings, tylko Santa's FS, Soul FS. No i tam pewnie przyspieszę speed, bo to jest dość długi pop. Bo co ma 10 tysięcy metrów, więc no fajnie. No, ja już to wsiadam, no. Okej, wchodzimy, czy ktoś zobaczcie raz, dobrze. Czwarty projekt. I najlepiej wyszedł z tego niego rollercoaster. A proszę bardzo, Ginger Rush, rezultat. 518 metrów, 14 km na godzinę. Maksymalnie, średnia to jest 17 km. Czyli dla dzieci idealne, nie ważne, że coś czerwone, dla dzieci idealne. Kolejeczka, dokładnie. No to zaczynamy to. Z pobytu tu kadem jako ostatni. Kolejka ma 16 wagoników, co? No więc. Let's go.
Dokładnie, dużo pierniczków, mało ekstremalności, to co dzieciaki najbardziej lubią, taki park. Teraz zmierzamy do fabryki Świętego Mikołaja. I ty Grzesiek, tu dalej chodzi. Zmierzamy do fabryki Świętego Mikołaja, czyli mój trzeci projekt, który też miałem dużo problemów z nim. O, król tutaj, proszę bardzo. Mamy świąteczny market. Tu ktoś postanowił, że zwalnia z pracy, bo się nie chce pracować tu. Tak by się, Boże, źle idą. Dokładnie. Teraz nasz kolejny to Santa's Factory Ride. Czy ktoś tu szedł? Wow, trochę jest dużo. Tutaj nawet ładnie wyszło to wydekorowanie prezentów, którym się chciał budować. I widać, że ludziom się to podoba, bo i mamy kolejkę w Energylandii normalnie. Długie wejście, więc nie narzekamy. No to jest okej. Tak, idź. No to jest stosu. Dobra, to czekam jak snu.
sama łatwiej? Gumba, lemo lomali. Ego non bene, co? Men have a zulu too. A gun on bed and też bardzo taka fabelida, sobie chyba. Fabelida jakby Atraxa. Weźmy tego jakiegoś Grzesia. Od tego. I se wejdźmy. No tutaj nie będę się wciął. Tutaj sobie gadał, bo czemu nie. Tak samo jak przy... no...
i panoramie, i w tym ekspresie. Wychodzimy z tego gostka, bo ja się nie dam wziąć klucza w tego wyścigach i zobaczymy, jak mi to wyszło. Cieszę się, bo zobaczę, jak w go-kart. Tam jest helikopter chyba? Może ta akcja? Nie, to są ludzie! Okej, okay. Ludzie chcą iść do strefy, nie, dobra, okej. Okay. Okej, okay, mam, już trzeba zobaczyć, ale zobaczymy, jakie będzie być miejsce. Mamy jeszcze białego. A jeszcze będę ludzie, no cóż, to mam. Let's go, dobra, let's go. Zaczynamy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ten cały tor, bo sam jestem ciekaw, co ten tor wyszedł. Go, dajesz! Na razie przegrywamy, ale musisz się pośpieszyć, musisz lepiej. Dobra, ktoś jedzie wokół całej strefy, to jest sam. No, z pociągiem. Uo, to będę mnie wyprzedzał, ty, rzeczniku. No, jestem zjebał. Taki wokół parku, no to wokół strefy jedno do parku. Przecięty dom dokładnie. Elfy ci kibicują. Ale teraz będzie stage z fabryce, dokładnie. Fajnie to wygląda. No ej, bardzo fajnie wyszły te wyścigi. Bardzo fajnie by te wyścigi wyszły. Bardzo fajnie mi te wyścigi wyszły, nie powiem, bardzo fajnie mi te wyścigi wyszły. Nie powiem, tylko muszę dać sobie tą muzykę jedną, jakiś Razer. No, dobra. Okej, tutaj już to już się zasada slapiza sypuszy. Trzeba pójść do łapki. Zobaczcie co, jak, a mapka jest tutaj właśnie w parku. Okej, tutaj jest ta mapka w parku, dokładnie tak, tutaj jest mapka w parku. Cześć, to my, teraz jeśli idziemy na Retudolfa, potem Horrible, potem dwa rollercoastery, nową atrakcję, Yeti, no i Snow Leopard, to jest. No, tylko mi się źródło zepsuł, muszę łapać. Taka spokojna muzyczka. To jest bardzo fajne, to jest taka spokojna muzyczka, jest, nie? Cóż, że są głodni. Znaczy, spalniani. Jak muszę im dodać tego mechanika, by to naprawił. Dobra, czekaj. A my sobie przejdziemy jeszcze tą spokojną muzyczką. Red Rudolph. Familia ścieżka strefa. Znaczy, helikopter. Bardzo spokojna muzyczka, więc... Ten film będzie miał godzinę, jak rozumiesz, film będzie miał parę godzin miał. O, kaz, zdążyłem, to spoko. Hmm.
napraw to i jedziemy, chyba let's go. Idziemy z kolejną już Syndik. Musisz przestać, tu jeszcze mamy dwa rollercoaster do pskania. Ludzie wyszli sobie? No nie gadasz, ludzie wyszli. Czemu gadać i wyjść? No powiem, że jak na familii to jest idealny. Nie wiem, czy to jest retro lub szczeblę. Nie wiem, czy ja to mogę jest karko. To. No, się z takiego tu jest, okej. Okay. No, okej. Okay. Bardzo fajny taki familii rollercoaster. Teraz wyrabiam do Horrible. Do strasznej przejażdżki. To ja się wybiło chociaż po poprzedni flip. Się na bard wybił, więc nieźle się bawią. Tyle samo, dałem muzyki inne. No i to Horrible, po dwa rollercoastery w strefie, potem panorama w parku. Panorama parku, no i wokół parku, dam tu razy dwa, tu za chwilę się zbierze z tą kajbie. Ale potem jeszcze coś strasznego, jeszcze happy, to jest straszny przejażdżka. Która wyszła dość dobrze. No, uwaga, wchodzi do własną odpowiedzialność. Wow, ile ludzi na to przyszło. Widać, że przeszki ludzie lubią. Będzie nie do ludzi widać, jak tam przejść, ale coś tam pisze. Nie wiem, coś tam pisze, co napisałem, ale nie wiem co. Kto do mnie pisze? Jezu! Thank you.
Dobra. Thank you.
Dokładnie, jak popsuć magię świąt w jednym atrakcji. Ale w ciekawym razie ludzie nawet boją tego, widziałem tam, że zakrywają oczy. No to ciekawa sytuacja, bardzo ciekawa, to jest zagrożenie. Teraz idziemy do ostatni dwa rollercoastery, Panoramy Parku do i Express. I na tyle z tej serii, którą robiłem 2 miesięcy. Ostatni dwa rollercoastery, Panoramy Parku do i Express. I na tyle z tej serii, którą robiłem 2 miesięcy. Ale bardziej będę gadał na tym całym okresie. Wchodzimy do strefy, która najbardziej się wybiła. Ale idzie dość ładne, dość ładne. Proszę powiedz, wejść na turkę. Ale mi się nie chce. Mam już prawie 17 minut. I to będzie mówię, to będzie godzinny platform. Pierwszy godzinny platform. Nie chcę mnie. No cóż, ale dobra. Wchodzimy tu, proszę powiedzieć, park mapę. To zrobi się właśnie w tejże strefie, dokładnie. Bo to jest ona nowa atrakcja w AT Boatej, ale konzystał Express. Pierwszy rekord, który mamy, to mamy Kryza Spider. Let's go. Że tu mogę powiedzieć tego. To sobie może to jest. Bo naprawdę się akurat teraz zepsuł, jak chciałem wejść. Czy tej mechanicy w ogóle. Nie wiem, nie pracują, mają w dubę? Że to co nie chodzi, ale jednak ktoś chodzi, to jest dobrze. Wchodzimy sobie na samą górę poprzez mostek i idziemy na ostatni rolę, która jest w moim parku. Na Speedway. No to trzeba było wejść na tą strefę, area strefę. No to nikt na to nie chodzi prawie. Nie dziwię się, coś się nie biło. Czy ja was zabudziłem, weszłem na trakcję? Tak, bo to trzeba było być różowy, dobra. Czyli też od różowej. Mamy Colorful Speedway. Jak ktoś tam jest na tej strefie. Dobra. Czego właśnie ten otworzył? Czego tak się otworzył? Ale po prostu się rozlipała, no tak. Dobra, wejdziemy sobie. I ostatnio tylko z nich panorama, których nie widziałem, no i... To co lubicie, czyli najdłuższy... Park wokół... Krąg wokół parku. Więc to. Długie wejście jak po kilometr wejścia. Jak sam skupasyn. O proszę. Tutaj trzeba dodać mutanta naszego. Dobra, wejdziemy, zrobimy sobie pała. No i robimy potem panoramę parku. Panorama parku, no i Snowy Express. I koniec serii. I będzie playlist na tą serię. A od piątku jest trailer serii i będzie nowa seria, zamiast Planet Coaster. Znaczy już leciała seria Assassina, bo Valhalla się wybiła. No ale tak to. Dobra, daj.
Napraw, ja wchodzę i robię. No taki szybki tor w ogóle. No taki szybki tor wokół strefy, więc teraz idziemy na nową atrakcję, którą jest tu dokładnie tak. Jak tam ludzie na to weszli? To jest cztery wejścia, są cztery wejścia. I wyjdziemy z te sarki, ja te sarki byłem. Czy wiecie, to jest tu, ci sarki są z drugiej strony, ci sarki są z drugiej. Żeby to nie wyglądało. Dobra. Tylko są goście. Idą na krzywego, dokładnie korek środka. Ta! Ścieżka. My pewnie, że nie mam pojęcia, jak ja to wyglądało. Ale Jezu, ja tylko trwało tak jak 10, ale nie wiem, to jest ta Express. Czekaj, bo to jest ta Express. To jest tyle ścieżek, że... Okej, czyli to jest ta. Chyba pojedziemy sobie już tym. Będzie za taką babę. Będzie za taką babę. I wejdźmy. I o, zobaczymy sobie panel na parku. Let's go! Ale bo to jest, że od jednej stacji do drugiej i to schodzą. Faktycznie, tylko tak, tak jest, faktycznie. Ale tu wchodzą tam, że tu cofają się i wychodzą z sterem. Na tyle wygląda. Nowa atrakcja. Oglądająca podróż na parku. To taka testa tych ludzi, co lubią oglądania w ogóle widoczki. No. Let's go. Tak, jeden z lepszych atrakcji, taka spokojna, po prostu wejść, wjechać sobie na górę, porobić sobie zdjęcia, bo można robić zdjęcia sobie na szczycie, w parku. I oglądasz, gdzie to jest trasa. Są dwie różne trasy, proszę. Albo jest jechać z zamkniętym, albo w otwartym.
I to wyszło mi chyba jak najlepsze. Ja nie wiem, Traxxile, jak jest chyba Traxxile tego roku, to jest. No to masz w góry, bo chcę podziwiać, to masz tylko w góry. Widzę, że jej się podoba. Co za tam jest troszkę takim tor, po prostu wjechać sobie na park, zobaczyć sobie park, porobić sobie zdjęcie i zjechać. Taka spokojna atrakcja, taka dla rodzin z dziećmi. Godzinę 4 filmy, co ja? I taki będzie, to będzie najdłuższy film. Tutaj masz góry w tle. No i widzisz, wszystko zbudowałem w tym parku. Wow. Pamiętam, jak tu prawnicy był w tym parku. Krótko wejście i zarcie. No i jedni was witają. Tu może, na tej może wjechać bardziej. Ale ktoś lubi. To, przebyli. Idę trochę wyżej. Żeby nie nachodził na siebie. Czyli wybraliśmy wyższy odcinek trasy. Oni podziwiają to, ale fajnie, oni to zawsze podziwiają tą atrakcję. Oni podziwiają cały park. Fajnie. Proszę, piękna panorama parku. No czyż to nieładnie wygląda. Spłacałem, może jest. Okej, okay, to by tak specjalnie byłoby sobie obejrzeć. Ej, fajnie, to nawet nie wiedział, jak można zrobić. Tak specjalnie stoi, by sobie to obejrzeć. Ej, fajnie, nie wiedziałem. Ale fajne! Możesz się stanąć i obejrzeć całą panoramę. Albo to się na to psła. No i patrz, jak to pięknie wygląda. Jak to przepięknie wygląda. Tutaj parking. Tutaj hotel. No po prostu panorama parku jak Spike. Ej, ta chce mi sterowanie wyszła. Spokojna muzyka ci gra w tle. I możesz sobie podziwiać park. No możesz też wjechać, możesz sobie wjechać tym torem i jechać tamtym torem. Opuść na bardziej na narciarskie, tylko sobie lepiej jest chyba na nart. Ale ta atrakcja wyszła serio ładnie. No i schodzisz sobie, podziwiasz park. No jesteś mały na górze, że możesz sobie podziwiać na park. Czyż to nie jest piękne? Zostaną ostatnia atrakcja. Gdzie przyspieszy po sobie, że przyspieszy, będę szukać przez sobie jazdy tym pociągiem. Bo to ma 10 000 metrów, to ma sobie.
No i wtedy sam bym się przejechał takim kolejką, by się odpężyć, na koniec dnia parku. Jestem z tego dumny z atrakcji. Chyba bardziej niż tej strefy. Siedzieć pod jasę całą park. To można wiedzieć, co tu masz na pozór, żeby zjechać tak bardziej. No, no bo... Ja bym nie wieci, ale... To nie proszę bardzo, i schodzi się pięknie. Ja jestem dumny z tego, że zbudowałem ten park. To jest ta atrakcja. To jest najlepsza atrakcja tego parku. No nie lepiej od pociągu. No i w zasadzie może się widzi, byłeś na górze. No po prostu... Wow. No i co, po prostu wejdziemy się na stację pociągową. I odżymy sobie park wokół, zakończymy całą serię. Czy będzie budowanie parku jesiennego, halloweenowego? Zobaczę, jak będzie z seriami. Na razie tyle budowania parku mi wystarczy. I czy oni teraz wychodzą, czy oni to mogą wyjść, czy muszą jeszcze iść drugi jechać? No ja sobie, no. No powiem, że ta atrakcja naprawdę jest. Fajna. O, kto jest pociąg akurat? To sobie żyby tu. Ja się trafił fajnie. Okej, okay, no to przyspieszamy i idziemy. No cóż mogę powiedzieć, no. Czy mogę powiedzieć? Proszę bardzo, tak wygląda ulepszenia na strefa. Widzę sobie wokół, że tu masz piętą górę, to naprawdę wyszła mega. Co nie ekstra, myślę, że to przez całą stronę, nie? Proszę bardzo, może sobie wokół całego parku przejechać. Ja będę tylko tak teraz kamery taki o. Proszę bardzo, bałwanki, proszę bardzo. Dodałem. Już nie jest to puste, już tu jest góra. A może służymy na... O. Proszę, co możesz podziwiać? Po całym przejściu parku. No cóż ma być? Tu może sobie podziwiać. O. Tu proszę bardzo. Nie, ta góra wyszła naprawdę fajnie. Podziałać park z całego około parku. Może zobaczyć w moim parku Winter Maze, może zobaczyć sobie panoramę parku i przechód wokół parku. I jeśli będziecie chcieli ten park, to zostawię sobie w opisie. Natomiast to tak to wyjście. Sądzę, że może uda się i nagle goś na to, bo jednak ten park ładnie wygląda. Jakie kant dupy kantu. No więc tak. Przejedziemy się całym pociągiem. Zakończymy serię. Najdłuższy odcinek w tej serii. No nie będzie w ogóle montażu. Czy da muzykę w tle, albo nie da muzyki w tle. I tle. Albo przy pozostałym atrakcji, po prostu, po prostu. Będzie muzyka wychodzi do parku sobie, a jak będzie muzyka po prostu z tego. Tak to nie. Jesteśmy na pierwszym przystanku. To jest pierwszy przystanek, to jest ta stacja. Pierwszy przystanek. Kajf. Wstał sobie.
Okej, czyli tu, że wchodzę, to nie wchodzę. Czyli może albo wejść, albo nie wyjść. Okej. A ja, wchodzę te strefy, ludzie. Dajesz się dymy. Proszę, masz tutaj. Dopiero ktoś jedzie rockstarem. Szczerze, naprawdę nie sądziłem, że niby tyle się będzie z budowaniem parku. Że tyle narzekałem. Ale teraz czuję taką dumę, że ja zbudowałem. Przez te 5 miesięcy ciężkiej pracy budowania udało mi się dać cały park, zapewniłem go całutkiego. Ja wiedzę, ten park trafia na mega park podobnej wielkości. Nie wiem, jak to ocenia, a mam nadzieję, że ten park nagram, bo się postarałem. I on przyciągnie gości. No tu proszę mi strefy wchodzą i strefy. Takie dwie spokojne atrakcje, panorama parku, z Yeti Snow, Mountain Yeti i Soul Letters. Na koniec wizyty w parku jest idealny. Tu może powiedzieć, że jest właśnie, jesteśmy na strefie Snowly. Nie, Sunset Village. To na pewno wleci na jakieś zdjęcie z miniaturki, bo to jest załamane chyba. Wejścia, mapę parku, z lotu ptaka, Yeti w ogóle. Ile tam jest ludzi, widzicie to? Ile ludzi? Chyba to na sensie jest najbardziej, najbardziej jest oczekiwane. Ile ludzi? No to fajnie, niektórzy mogą sobie, ale to nie mogę sobie cały tor. To fajnie, że mam taki wybór, że mogą się pojawić. Oj, ludzie się zakupują w tym pierniku. No cóż. No jeszcze strefa Elf Kids będzie, wtedy za chwilę tam będzie strefa. Może ile te kolejka jest najdłuższa. Widzisz, najważniejsze w parku, że trzeba robić po prostu długie wejścia. Najdłuższy film na tym kanale, no nie ma dłuższego filmu. No i to przejdziemy sobie maski. Może sobie powiedziałeś park. Nie, ta Mountain Yeti była dobra wygląda. Dopiero tam byliśmy, o macie. Dopiero tam co byliśmy. A jeszcze już na początku parku. Czyli jak widzisz, to możesz szybko wejść z parku, jak chcesz. Możesz szybko wyjść na pewno stację, bo tu masz stację i możesz wyjść. Tam miał być parking, ale czy powstała tam stacja pociągowa, to nie ma. Ja jestem dumny, że się zbudowałem. No. Tu to w ogóle są zakopani ludzie, patrzajcie to. A jednak nie. Do połowy. Albo nawet do fula. Wyjrza tam, to bez sensu. Nie są zakopani, że nie. A ja sobie przejdziemy ze strefą ostatnią. Jesteś we wkin, czyli jak chcesz się pobawić na dziecięcym, a dziecko. Chcesz się pobawić na dziecięcym atrakcji z dzieckiem. Stacja Elf Kids jest idealna. Fajnie, że można sobie wyjść z stacji, albo może będzie. Pomyślałem sobie o jakiejś rudej baby.
No przydałoby się, żeby to kosztował jeden pociąg. Żeby kosztował jeden pociąg, a nie... że cztery pociągi, a nie jeden. No ale tak, takie rzeczy robi się łym. Więc no cóż. No i właśnie, już pora, to są ostatnie minuty tego parku. Ostatnie tej serii. O, tu masz podziwek, możesz sobie podziwić. No i też bardzo mam dekorację z czasem. To jest naprawdę... ja jestem dumny z tego, że to naprawdę. I to, że też to wydaje się ze mną przed tym całym, które to jest moja druga seria, która zakończy się na kanale. Co już tam to powiem, będzie Malec Paralacki. To będzie trzecia seria, którą zakończę. No. No tu mam hotel. No to Yeti mi się tak podoba, że naprawdę, co nie? To jest najlepsza atrakcja tego parku. No, tu masz drzewa, tu masz na całe drzew. No czemu nie? Widzicie, kto widział w początku, widział. No i co, najdłuższy odcinek, co nie? Panowie i panie. Godzinę 20. Ja dupię. 10 000 metry. Godzinę, dwie godziny nagrywałem to, ale żeby robiłem cięcie. Ale to Yeti, bo zajebiście. Po prostu mam nadzieję, że... znaczy mam nadzieję, że wam się podobała i że może ten gość nagra ten mój parę, bo dość fajny jest moim zdaniem. Nie zamykam, zostawiam ludzi jak jest. Okej, no i co mogę powiedzieć? Takim akcentem zakończymy tu całą serię, cała moja 5-miesięczna praca. Wszystkie skrawki parku zapełnione. Wszystko co było się szybko kończy. A my się widzimy na trailerze nowej serii, która będzie... ci, którzy się tu odchodzą. No i co, dziękuję wam, że oglądaliście serię. No i co mogę powiedzieć? Widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Może jeszcze powstanie kiedyś cefa, seria z budowania parku jesiennego, halloweenowego. Ale to zobaczycie, mi się będzie chciało. A teraz do usłyszenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzięki, że byliście i co? Do zobaczenia.